Siemaneczko, witam was ze strony TradeOnDie. Zapraszam was do obejrzenia specjalnego odcinka, gdzie powiem wam wszystko o eventach, które mają się pojawić w ciągu najbliższego pół roku. Serdecznie zapraszam. Ale zróbmy tak. Wyłączę na czas odcinka kamerę, żebyście mogli bardziej się skupić na tym, co mam wam do przekazania, a nie na mojej pięknej słowiańskiej urodzie. Zaczynajmy! Pierwsze wydarzenie, które nas czeka, jest to Thanksgiving Event, czyli Święto Dziękczynienia, które zaczyna się 24, a kończy 27 listopada. Niantic nie świętował tego wydarzenia w swojej grze Ingress z 2012 roku, ale z tego co głoszą plotki, to w Pokémon Go ma się to zmienić. Podczas tego wydarzenia określona grupa Pokémonów będzie się częściej pojawiać i będą to takie Pokémony jak Spearow, Firou, Psyduck, Golduck, Slowpoke, Slowbro, Ponyta, Rapidash. Poprzez ten event chcą wyciągnąć ludzi, którzy poprzez długi weekend planować będą siedzenie w domu. Moim zdaniem, patrząc przez pryzmat, że w tej chwili trwa wielki res Pokémonów, Niantic to się to może pominąć, jednak z drugiej strony widzimy, że krótko, bo tylko tydzień po zakończeniu Halloween, tworzyli drugi krótki event, więc istnieje możliwość, że wprowadzą święto dziękczynienia. Jednak pamiętajmy, że to święto jest obchodzone tylko w USA, więc nic pewnego. Święto Bożego Narodzenia, czyli Holiday Hijinks Event, które planowane początek jest na 11 lub 14 grudnia, a zakończenie 25. Bazując na odcinku 38, gdzie Pokémony, które będą się pojawiać częściej, są to Ponyta, Rapidash, Lapras i Jinx. Dodatkowo do eventu dodane zostają Pokémony, które są typu lodowego, takie jak Seal, Dewgong, Shellder, Cloyster. Jako bonus zwiększony będzie drop z Pokestopów, czyli tak jak ma to miejsce w tej chwili, jako świąteczny prezent. I w menu wyglądu postaci dodana zostanie czapka Mikołaja. Wszystko możliwe, że będzie tak jak w Halloween Event. Dodatkowo podwójny drop cukierków z każdego Pokémona. I wydarzenie roku, czyli nowy rok w Pokémon Go. Wydarzenie, na które praktycznie wszyscy czekaliśmy i to wydarzenie ludzie spekulują, że pojawiło się na pierwszym trailerze promującym Pokémon Go. Wierząc teoriom i trailerom Niantic, podczas tego wydarzenia trwającego od 31 grudnia do 1 stycznia pozwoli nam złapać jednego z legendarnych ptaków. Jednak jest tu haczyk. Jeśli należysz do teamu Valor, będziesz mógł złapać Moltresa. Jeśli jesteś członkiem Mystic, to będziesz miał szansę na Articuno. A jako Instinct na Zapdosa. Jak zapewnia Niantic, Zapdos będzie miał największą wartość CP, bo ponad 3200. Tuż za nim Moltres 3100. A Articuno w zamian za niską wartość CP, jaką jest 2900, otrzyma zwiększone DPS, bo 15 damage'u na sekundę, gdzie Moltres będzie miał 10, a Zapdos 8. I najciekawsze, dodatkowo dokładnie o północy, w pobliżu najbardziej znanych miejsc, pomników, zabytków, w niezliczonych miastach na całym świecie, będzie możliwość złapania Mewtwo. Znanych miejsc mam na myśli m.in. Pałac Kultury w Warszawie, Smok w Krakowie czy Wielka Cipa w Rzeszowie. Można spekulować, że złapanie go będzie o wiele trudniejsze od Dragonite'a. Dlatego życzę każdemu powodzenia. I ostatnim świętem w ciągu najbliższego pół roku jest Święto Wielkanocne. Ikoną tego święta może być Pisanka. A jaki Pokémon wygląda jak Pisanka? Oczywiście, że Togepi. Wierząc źródłom, to właśnie dzień 15 kwietnia 2017 roku będzie dniem, gdy wejdzie generacja druga do Pokémon Go. Idealne przejście, lepszego nie można sobie wymarzyć, ale Niantic już wprowadził do gry nazwy Pokémonów drugiej generacji, więc nastąpi to jednak zdecydowanie szybciej. Wracając jednak do eventu, to na start, jak już zaczęliśmy o jajkach, dostajemy zwiększony drop jajek z Pokestopów i być może zmniejszona będzie ich wartość wykluwania, jak to było w przypadku Halloween Event, czyli jajko 2-kilometrowe zmieni się na 0,5-kilometrowe, 5-kilometrowe zmieni się na 1,25, a 10-kilometrowe na 2,5. Bazując na odcinku 46, czyli atak prehistorycznych Pokémonów z oryginalnego anime, dodatkowo zwiększony będzie resp Pokémonów wymarłych, takich jak Kabuto, Kabutops, Omanyte, Omastar, Areodactyl. I ze względu, że Execute są jajkami, również będzie zwiększony ich resp. W trakcie tego eventu do gry zostanie również wprowadzona specjalna nagroda, Togepi Egg. Prawdopodobnie można spekulować, że będzie to tak samo drop jak i zwykłe jajka, jednakże będzie to o wiele cięższy i trudniejszy do zdobycia jak 10-kilometrowe jajo w tej chwili. Przy tym evencie prawdopodobnie też wejdzie możliwość otrzymania bonusu z Buddy System, tak jak to miało właśnie w Halloween. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo, jednakże Niantic potwierdził wystąpienie tych wszystkich eventów w swojej grze Pokémon Go. Z mojej strony to było na tyle, mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli macie jakieś dodatkowe informacje, źródła, napiszcie w komentarzach, my później będziemy je weryfikować i najwyżej sprostujemy i sprawdzimy, co z tego się sprawdziło, a co też nie. Z mojej strony to było na tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!
Halo, kurde!